Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Ludzkie ciało skrywa przed nami wiele funkcji, które poznajemy dopiero współcześnie, dzięki eksperymentom i badaniom przeprowadzanym na szeroką skalę. Dzięki tym eksperymentom poznaliśmy skuteczne i proste w zorganizowaniu techniki, umożliwiające szybkie i łatwe przejście w odmienne stany świadomości. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, przedstawię Wam niezwykle ciekawe zagadnienie, jakim jest deprywacja sensoryczna, która umożliwia ludziom poznanie samych siebie i otaczającego ich świata w całkowicie inny, tajemniczy sposób. Technika ta jest jak klucz, który otwiera w naszym ciele drzwi poznania świata od strony, od której jeszcze nigdy go nie widzieliśmy. Deprywacja sensoryczna polega na celowym ograniczeniu lub wyeliminowaniu bodźców wpływających na jeden lub więcej zmysłów, co skutkuje całkowitym odcięciem człowieka od naturalnego, codziennego otoczenia. Proste narzędzia, takie jak opaski na oczy czy nauszniki, mogą czasowo pozbawić wzroku lub słuchu, podczas gdy bardziej zaawansowane urządzenia mogą prowadzić do czasowej utraty zmysłów takich jak węch, dotyk, smak, a także odczucia ciepła, zimna czy ciążenia. Deprywacja sensoryczna znajduje zastosowanie w medycynie alternatywnej oraz stała się obiektem zainteresowań wielu badaczy, którzy przeprowadzili liczne i niezwykle ciekawe eksperymenty psychologiczne, na przykład w specjalnie przygotowanych miejscach, nazywanych komorami deprywacyjnymi, gdzie ludzie przeżywali bardzo tajemnicze doświadczenia, które ciężko racjonalnie wytłumaczyć. Krótkotrwała deprywacja może działać relaksująco, lecz jej dłuższe trwanie może doprowadzić do intensywnego odczuwania niepokoju, halucynacji czy nadmiaru myśli, lecz wszystko zależy od indywidualnego nastawienia konkretnej osoby i bagażu jej życiowych doświadczeń. Kluczowym narzędziem do skutecznego przeprowadzenia deprywacji sensorycznej jest tak zwana komora izolacyjna. Komora izolacyjna to całkowicie zaciemnione i dźwiękoszczelne pomieszczenie, w którym osoba unosi się w roztworze siarczanu magnezu o temperaturze idealnie dopasowanej do temperatury skóry człowieka, czyli 34,5 stopni Celsjusza. Pierwszy raz użyto takiego zbiornika w 1954 roku za sprawą Johna C. Lilly'ego, który chciał zbadać efekty wynikające z deprywacji sensorycznej. Obecnie komory tego typu znajdują zastosowanie w medytacji, modlitwie, relaksacji oraz w praktykach medycyny alternatywnej. Dlaczego komory znajdują swoje najlepsze zastosowanie akurat w tych konkretnych obszarach? Dzieje się to ze względu na specyficzne oddziaływanie ludzkiego mózgu, który pozbawiony docierających do niego zazwyczaj bodźców, przechodzi w całkowicie inny tryb pracy. Początkowo pomieszczenia do deprywacji nazywano komorami deprywacji sensorycznej, ale z czasem termin ten zastąpiono, ponieważ miał zniechęcający wpływ na potencjalnych użytkowników ze względu na zbyt naukowe brzmienie. W późniejszych latach 70. dr Peter Seutfeld i dr Roderick Bory zaczęli badać terapeutyczne korzyści płynące z tej metody. Wprowadzili nową nazwę REST, czyli terapia ograniczonej stymulacji środowiskowej, znaną też jako flotacja REST. Standardowa sesja terapeutyczna w komorze izolacyjnej trwa godzinę. Przez pierwsze 40 minut pacjent może odczuwać swędzenie w różnych częściach ciała, co łudząco przypomina wczesne etapy medytacji. Ostatnie 20 minut zazwyczaj prowadzi do zmiany fal mózgowych z beta lub alfa na teta, co normalnie dzieje się tuż przed zaśnięciem lub w chwilach przebudzenia. Osoba korzystająca z komory może pozostać w stanie wysokiej intensywności fal teta przez kilka minut, zachowując całkowitą świadomość. Niektórzy wykorzystują ten stan, aby zwiększać kreatywność, rozwiązywać problemy lub poprawić koncentrację podczas nauki. Część osób zgłaszała, że przebywając w tym stanie świadomości, ich myśli były bardzo przejrzyste i klarowne, a dodatkowo byli w stanie wgłębić się w nie w taki sposób, w jaki nigdy by nie byli w stanie codziennej świadomości. Ta forma terapii jest przedmiotem badań naukowych w wielu krajach na świecie, a wyniki wskazują, że pomaga ona w redukcji bólu i stresu ze względu na niesamowite predyspozycje do wnikania w głąb własnych myśli przez osoby przebywające w komorze.
Głębokie odprężenie, w którym przebywa pacjent, obniża ciśnienie krwi, jednocześnie odciążając i relaksując cały układ krwionośny. Terapia deprywacyjna bywa również stosowana w niektórych formach psychoterapii, jak na przykład w terapii Artura Janowa. Terapia Artura Janowa, w której deprywacja sensoryczna odgrywała nadrzędną rolę, rozpoczyna się od tego, że pacjent spędza pełną dobę w odosobnieniu, pozbawiony kontaktu z innymi ludźmi oraz możliwości picia, czytania czy oglądania telewizji. Stan ten, będący formą łagodnej deprywacji sensorycznej, ma na celu osłabienie mechanizmów obronnych pacjenta i skoncentrowanie jego uwagi na problemach wewnętrznych. Ze względu na ograniczenie docierających bodźców, ludzie automatycznie zaczynają wgłębiać się w struktury swojego umysłu. Kolejny etap terapii polega na wprowadzeniu pacjenta pod opieką terapeuty w głębokie wspomnienia z przeszłości poprzez skojarzenia i techniki głębokiego oddychania. Pacjent jest zachęcany przez terapeutę do intensywnego wyrażania emocji, np. krzyku, co ma prowadzić do regresji do stanu dziecka. W następnej kolejności pacjent przechodzi przez kolejne emocje, takie jak bezsilność, złość, beznadziejność czy lęk, które były tłumione w dzieciństwie. Janow nazywa ten proces podstawowym pierwotnym krzykiem i płaczem, stanowiącym kluczowy element terapii. Odczucie i odtworzenie ukrytych przez lata emocji nie byłoby możliwe, gdyby nie techniki związane z deprywacją sensoryczną, które obnażyły ukrywane przez lata i przysypane codzienną porcją mnogości różnych bodźców, emocji, które musiały w końcu wyjść na światło dzienne. Badacze przeprowadzający eksperymenty związane z deprywacją sensoryczną byli zainteresowani tym, jak mózg zareaguje na sytuację, w której ogranicza się lub całkowicie odcina bodźce. Okazało się, że długotrwała izolacja w wielu przypadkach prowadzi do uczucia niepokoju, dezorientacji, utraty poczucia czasu, przestrzeni i ciała, a także do pojawienia się omamów i halucynacji. Nawet mimo gratyfikacji finansowej, uczestnicy tych eksperymentów nie byli w stanie długo wytrzymać w takich warunkach i po zakończeniu badań przez dłuższy czas musieli dochodzić do pełnej sprawności percepcyjno-motorycznej. Istnieją jednak również badania i przeprowadzone zostały eksperymenty, które wskazują na to, że technika REST może obniżać poziom stresu poprzez redukcję kortyzolu, działając relaksująco, zmniejszać chroniczny ból oraz korzystnie wpływać na przywspółczulny układ nerwowy. Warto jednak zauważyć, że środowisko naukowe pozostaje sceptyczne wobec tych badań, ponieważ nie zostały one przeprowadzone na szeroką skalę. Z jednej strony mamy więc źródło poważnego dysonansu, z drugiej potencjalną metodę terapeutyczną. Deprywacja sensoryczna to narzędzie, które może prowadzić do różnych skutków w zależności od sposobu, w jaki jest stosowane. Istotne znaczenie mają takie czynniki jak czas trwania deprywacji, stan zdrowia, kondycja psychiczna oraz wiek osoby, która poddawana jest takiemu doświadczeniu. W kontrolowanych, krótkotrwałych i dobrowolnych warunkach może okazać się pomocna, jednakże rezultaty są bardzo indywidualne i zróżnicowane. Wiemy jednak na pewno, że w sytuacji przymusu lub zbyt długiego odcięcia od bodźców nieuchronnie pojawiają się negatywne skutki. Częściowa deprywacja sensoryczna polega na odcięciu bodźców pochodzących z jednego konkretnego układu sensorycznego. Przykładem może być zgaszenie światła lub zamknięcie oczu w celu regeneracji, a także odizolowanie się od dźwięków poprzez użycie stoperów lub słuchawek tłumiących hałas. Pełnej deprywacji sensorycznej jednak nie można osiągnąć nawet przy eliminacji zewnętrznych bodźców z układów sensorycznych, takich jak wzrok czy słuch. Nadal odczuwamy bodźce związane z ciałem i wewnętrznymi odczuciami. Proprioceptywne, czyli związane z odczuwaniem położenia i ruchu ciała, oraz interoceptywne, dotyczące odczuwania wewnętrznego stanu organizmu. W specjalistycznych warunkach kontrolowanych można ograniczyć napływ bodźców sensorycznych o 80-90%. W jakich przypadkach deprywacja sensoryczna może okazać się pomocna? Warto zaznaczyć, że może, ale nie musi, floating wciąż jest klasyfikowany jako metoda medycyny alternatywnej.
Psycholog Sven Akebot z Uniwersytetu Karlstad w Szwecji w swojej pracy doktorskiej potwierdził pozytywny wpływ odpoczynku w kabinie deprywacyjnej na organizm. Już po 12 sesjach osoby cierpiące na przewlekły ból odczuwały znaczącą poprawę. Zabiegi okazały się pomocne w przypadku dolegliwości takich jak bóle związane z urazami kręgosłupa w odcinku szyjnym, w przypadku depresji czy długotrwałego bólu spowodowanego stresem. Interesującym przypadkiem jest 36-letnia kobieta cierpiąca na ADHD oraz zespół Aspergera, która przez długi czas zmagała się z silnym stresem i stanami depresyjnymi. Po roku regularnych sesji floatingowych pacjentka zauważyła poprawę samoregulacji, przetwarzaniu bodźców sensorycznych, a także funkcjonowaniu poznawczym i emocjonalnym. W jej przypadku deprywacja sensoryczna została uznana za istotną formę terapii. Deprywacja sensoryczna ma więc szerokie spektrum zastosowań. Może być stosowana jako technika relaksacyjna, umożliwiające chwilowe odcięcie się od rzeczywistości i zerwanie kontaktu ze światem zewnętrznym, lub także jako skuteczna forma terapii. W komorze deprywacyjnej u ludzi w niej przebywających często obserwuje się wzmożoną aktywność fal teta w mózgu. Obecność tych fal wiąże się ze wzrostem kreatywności i poprawą zdolności przyswajania wiedzy. Niektórzy twierdzą, że podczas sesji deprywacji sensorycznej mózg uwalnia większe ilości endorfin, które odpowiadają za odczuwanie szczęścia oraz redukcję stresu i bólu. Ten rodzaj deprywacji działa również stymulująco na układ przywspółczulny, co prowadzi do zwiększenia produkcji limfocytów T, kluczowych dla odporności organizmu. Co ciekawe, prostą i całkiem skuteczną deprywację sensoryczną można zapewnić sobie nawet w warunkach domowych. Wystarczy do tego celu skutecznie zasłonić oczy i zatkać uszy oraz wystarczy położyć się na miękkim podłożu tak, aby jak najmniej było odczuwane przez ciało. Wówczas możemy, nie aż w tak wielkim stopniu jak w warunkach kontrolowanych, zwiększyć ilość fal teta w naszym mózgu, a tym samym dokonać samoregeneracji i pracy nad własnym umysłem. A czy wy, drodzy widzowie, próbowaliście kiedyś deprywacji sensorycznej? Zapraszam was do podzielenia się swoimi przeżyciami w komentarzach pod filmem. To już wszystko na dzisiaj. Liczę na to, że dzisiejszy film wam się spodobał. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wam miłego i dobrego dnia. Do usłyszenia.